Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w 33. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak można tworzyć biznesy w tych niepewnych czasach. W ostatnim tygodniu zdarzyło się kilka rzeczy, które spowodowały, że zacząłem właśnie myśleć o tworzeniu nowych biznesów. Przede wszystkim budowanie biznesu poprzez relacje networking, poprzez budowanie długotrwałych znajomości z odpowiednimi osobami, to jest dla mnie naturalny sposób prowadzenia biznesu. W zeszłym tygodniu właśnie odezwało się do mnie kilka czy kilkanaście nawet osób, które poznałem na przestrzeni całej swojej kariery zawodowej z pytaniem, czy może byśmy wspólnie razem zrobili jakiś biznes. Ponieważ znają mnie, ufają, wiedzą jak pracuję i nie chcąc poszukiwać nowych biznesów i nowych osób, z którymi te biznesy w dzisiejszych czasach mogliby robić, zwrócili się do mnie, bo mnie pamiętali. Drugim elementem jest to, że Krzysztof Wojewodzic właśnie zaczyna publikację kilku czy kilkunastu odcinków wideo na temat tego, jak prowadzić, jak wykonywać analizy biznesowe w oparciu o Canva Osterwaldera, czy jak to woli, biznes model Canvas. Przez ostatnie 2 czy 3 lata wykonałem blisko 300 takich analiz, 300 biznesów, zastanawiałem się nad tym, które z nich można wdrożyć i zrealizować, a które warto zostawić z boku. Trzecim elementem jest chęć adaptacji, ponieważ jako przedsiębiorcy, jako zarządzający mamy naturalną zdolność do zastępowania jednego elementu, który nie działa, kolejnym. Mam tutaj na myśli Wiktorię Iwanowską na przykład, której agencja WI związana z organizacją eventów i turystyki z wiadomych powodów przestała działać z dnia na dzień. W ciągu kilku dni Wiktoria wygenerowała nowy pomysł i wdrożyła go w realizację i z tego co wiem została już nominowana również do kilku nagród, ponieważ jej opieka nad dziećmi dla rodziców, którzy pracują i ta opieka realizowana jest całkowicie zdalnie. Był to ewenement na skalę Polski i przypuszczam, że na skalę Europy. Te wszystkie kilka elementów powodują, że mam poczucie, że zarówno izolacja, jak i odosobnienie czy kwarantanna nie spowodują w Polakach tego, że nie będziemy umieli prowadzić i tworzyć nowych biznesów. Mam poczucie, że te wszystkie negatywne cechy powodują, że jesteśmy bardziej kreatywni, jesteśmy bardziej przedsiębiorczy i w związku z tym mamy o wiele większą szansę wygenerować nowe pomysły zarówno w odniesieniu do nowej gospodarki, jak i nowej rzeczywistości, która nas otacza. Także dziękuję serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.